Rozdział trzeci. Powołanie biura koordynacyjnego, początek walki z gangiem złodziei dzieł sztuki, podroż do San Augustin i znowu Ralph Dawson na tropach tajemniczej kultury, dziwny list, indiański naszyjnik, groźne spotkanie z poszukiwaczami skarbów, w obliczu śmierci, niespodziewany ratunek. Następnego dnia już o świcie wraz z dwudziestokilkuosobową grupą uczestników konferencji zająłem miejsce w samolocie, który przeniósł nas do miejscowości Popajan, skąd dużym autokarem wyruszyliśmy w kilkugodzinną podróż do parku archeologicznego w San Augustin. Jechałem bez dyrektora Marczaka. On pozostał w Bogocie, zajęty niezwykle ważnymi sprawami, o których dowiedzieliśmy się w trakcie zakończenia międzynarodowej konferencji. Okazało się, że włamanie do muzeum złota do tego stopnia wstrząsnęło ludźmi odpowiedzialnymi za ochronę zabytków kultury, że kilku wpływowych uczestników konferencji, zgodnie z sugestiami zawartymi w referacie naszej delegacji, powołało Międzynarodowy Komitet Ochrony Zabytków. Zwrócono się telefonicznie i telegraficznie do ministrów kultury kilku bogatszych państw świata i uzyskano od nich odpowiednio wysokie kwoty pieniężne na rzecz specjalnego funduszu ochrony zabytków. Międzynarodowy komitet miał powołać biuro koordynacyjne do walki z gangami dokonującymi kradzieży dzieł sztuki na całej kuli ziemskiej. Zdecydowano, że w składowego biuro koordynacyjnego wejdą ludzie najbardziej doświadczeni Biuro miało zorganizować specjalną kartotekę złodziei dzieł sztuki, a także zatrudnić najzręczniejszych detektywów oraz nawiązać ścisłą współpracę z Interpolem. W ten sposób cały nasz glob zostałby objęty siatką agentów informujących o wszelkich kradzieżach dzieł sztuki oraz szlakach ich przemytu. Uchwalono, że siedzibą tak międzynarodowego komitetu, jak i biura koordynacyjnego będzie Paryż. Na razie. Tu w Bogocie miano jeszcze przez kilka dni dyskutować o kształcie komitetu oraz ustalić zakres działań przyszłego Biura Koordynacyjnego. Ukonstytuował się również ów międzynarodowy komitet. Wybrano przewodniczącego oraz czterech zastępców. Dyrektor Marczak został jednym z wiceprzewodniczących. Co było zrozumiałe, ponieważ to jego myśli wyłożone w naszym referacie zyskały nareszcie realny kształt i zostały przyjęte przez wszystkich uczestników konferencji. Tak więc dyrektor Marczak pozostał w Bogocie, a wraz z nim i panna Florentyna, której znajomość dziesięciu języków była w tej chwili Marczakowi potrzebna. Wycieczkę do San Augustinu znano za bardzo atrakcyjną. Marczak doszedł do wniosku że powinienem skorzystać z okazji poznania zabytków sztuki prekolumbijskiej. Dlatego zostałem przez niego wyłączony z pracy organizacyjnych komitetu i mogłem wziąć udział w tej ciekawej imprezie. Samolot do Popajan nie został specjalnie wynajęty, ale miał normalny rejs komunikacyjny, dlatego nie byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem w nim Ralfa Dawsona. Na szczęście ja siedziałem z przodu, a on z tyłu. Ograniczyliśmy się więc tylko do wymiany ukłonów. Zdziwiłem się jednak trochę, kiedy ujrzałem go w autokarze do San Augustin. Zaraz jednak wyjaśniłem sobie tę sprawę bez specjalnego trudu. W autokarze pozostało kilka wolnych miejsc, i człowiek z odpowiednią sumą pieniędzy mógł bez problemu zabrać się z nami. Tym bardziej, że jak to zdążyłem zauważyć, kierownik naszej wycieczki zaprzyjaźnił się z Dewsonem i w autokarze siedział obok niego. Nie widziałem zresztą żadnego powodu, aby zaprzątać sobie głowę Ralfem Dewsonem, szczególnie, że nie był natrętny i nie usiłował mnie już więcej nakłaniać do współpracy. Spopajan do San Augustin jedzie się przez Andy, wysokie na cztery tysiące metrów. Urzekające widoki stromizn skalnych i przepięknych, głębokich wąwozów pochłaniały całą moją uwagę. Szosa wznosiła się wysoko krętymi serpentynami, to znów opadała w dół tak raptownie, że aż dech zapierało w piersiach i chwilami głuchło się od nagłych zmian ciśnienia. Droga przez góry była niebezpieczna. W każdej chwili z wysokich, nagich szczytów mogły osunąć się lawiny skał i kamieni. Kilkakrotnie stawaliśmy nawet, aby usunąć z szosy wielkie głazy, które spadały przed godziną lub może kwadransem. Ale po jakimś czasie, kiedy już przywykłem do niezwykłych widoków górskich i oswoiłem się z dzikim krajobrazem, myśli moje powróciły jednak do osoby Dawsona. Broniłem się przed tym, niestety, bez rezultatu. On siedział za mną, podobnie jak w samolocie. Wydawało mi się, że patrzy na moje plecy i tył głowy. Niemal fizycznie czułem ten wzrok na sobie i to zmuszało mnie do myślenia o nim. Nie czułem do niego wrogości czy niechęci, to pewne. Zachował się szlachetnie, gdy nagle zasłabł dyrektor Marczak. Potem zaproponował współpracę, a gdy odmówiłem, pożegnał mnie z taką samą uprzejmością. Tylko ta jedna sztuczka z telefonem wydała mi się bardzo tandetna. Przecież to nie trudno umówić się z kimś. Na przykład z bojem hotelowym, który przyniósł kopertę, żeby o określonej minucie, a nawet sekundzie, zatelefonował do pokoju, a potem wytrzeszczyć oczy na aparat telefoniczny i zaczekać, aż odezwie się sygnał. Tak, to było tandetne i jakoś nie bardzo pasowało do wytwornie zachowującego się Dawsona. Czemu on to zrobił? I dlaczego? Od razu na wstępie poinformował mnie, że jest nerwowo chory i przebywa w sanatorium doktora Alvareza. Kto zechce współpracować z wariatem? Nawet jeśli ów wariat posiada dużo pieniędzy i uchodzi za nieszkodliwego? Znałem kilku ludzi o silnie zachwianej równowadze psychicznej. Ciekawe, że żaden z nich nigdy by w ten sposób o sobie nie powiedział, ba każdy z nich był głęboko przekonany, że to inni mają zachwianą równowagę psychiczną, natomiast on jest właśnie najbardziej normalny. Czyżby Ralph Dawson pozostawał wyjątkiem? A może raczej on po prostu chciał uchodzić za szaleńca lub niezrównoważonego? Innymi słowy, był to człowiek zupełnie normalny, bez żadnych kłopotów z nerwami i własną psychiką. W jakim jednak celu prowadził ze mną tę dziwną grę? i chyba prowadził ją nadal skoro wybrał się do San Augustin O nie to już przesada strofowałem się w duchu on nie prowadzi żadnej gry a tylko korzysta z okazji aby zobaczyć park archeologiczny pragnął odnaleźć ukradzione skarby a to znaczy że interesują go zabytki moje rozmyślania przerwało zatrzymanie się autokaru przybyliśmy do celu podróży małego liczącego pięć tysięcy mieszkańców miasteczka San Augustin, z ruchliwym i pełnym ryneczkiem, kościołem, uliczkami, przy których znajdowało się mnóstwo małych sklepików. Hoteli było niewiele, bo też i turyści na ogół rzadko tu zaglądają, ponieważ park archeologiczny i jego kamienne rzeźby nie cieszą się na świecie taką sławą, jak na przykład budowle inków czy majów. Przyczyna owego braku popularności tkwi także i w tym, że przedziwne rzeźby i grobowce w okolicach San Augustin odkryto dopiero w naszym stuleciu, a właściwie w połowie naszego wieku. Tak się bowiem stało, że gdy w XVI wieku przybyli tutaj hiszpańscy zdobywcy, płaskowyż San Augustin zastali zupełnie bezludny, bez jakichkolwiek śladów wspaniałej, rozkwitającej tu przez setki lat kultury. Albowiem Indianie zamieszkujący ten teren, otoczony z czterech stron górami, stanowiącymi naturalną twierdzę, płaskowyż o klimacie wiecznej wiosny, postanowili go opuścić i schronić się w pobliskich górach. Może słyszeli od zbiegów z innych okolic, że hiszpańscy najeźdźcy niszczą starą kulturę, bezczeszczą grobowce, poszukując złota i klejnotów? W niedostępne kryjówki górskie zabrali wszystko, co się dało unieść. Siady po sobie starannie zatarli, nawet ogromne, kamienne rzeźby zdołali zasypać ziemią. I tak przez dwa wieki płaskowyż San Augustin skrzętnie krył swoją tajemnicę, aż wreszcie w 1757 roku pewien zakonnik, wysłany w te strony przez biskupa z Popajan w celu poszukiwania złota w starych grobowcach, odnalazł kilka kamiennych rzeźb ukrytych w ziemi. Wzmianka o nich nikogo jednak nie zainteresowała. Wszak szukano złota, a nie piękna zaklętego w kamieniu. I znowu niemal przez dwa wieki cudowna kultura Indians San Augustin pozostała nikomu nieznana i nienaruszona. Aż dopiero w naszych czasach najpierw angielska, a potem niemiecka wyprawa archeologiczna zwróciła uwagę na San Augustin. Prace wykopaliskowe na większą skalę rozpoczęły się w połowie XX wieku. Wówczas to wspaniała cywilizacja i kultura San Augustin uchyliła rąbka swej tajemnicy, odkopano setki kamiennych, ogromnych posągów, rytualne baseny wydrążone w kamienistych potokach, niezliczone ilości grobowców obłożonych cienkimi, kamiennymi płytkami, kamienne kurchany wznoszące się nad sarkofagami i rzeźbami przystrojonymi w biżuterię, bransolety. Naszyjniki, nakrycia głowy, pektorały. Odnaleziono także ślady dawnych zabudowań mieszkalnych, okrągłych domków o stożkowych dachach średnicy około czterech metrów, o ścianach zrobionych z plecionego bambusu. Aż dziwne, że twórcy kamiennych, monumentalnych rzeźb pani nie budowali świątyń z kamienia, ani też kamiennych domów. I tak rok po roku każda wyprawa archeologiczna odkrywała nowe zagadki i tajemnice San Augustin. Dziś wiemy, że mieszkańcy tych terenów byli wspaniałymi rolnikami, uprawiali kukurydzę, jutę, orzeszki ziemne, trudnili się także myślistwem i zbieractwem. Wielu z nich zajmowało się rzemiosłem, wyrabiali przedmioty ze złota i miedzi, wykonywali z gliny piękne ornamentowe talerze, czarki, wazy puchary na krótkich i długich nóżkach, miski, dzbany i urny. Wiemy także, jak wyglądali twórcy tej kultury i cywilizacji, zdołano ich wygląd odtworzyć na podstawie rzeźb, poznano ich organizację społeczną, rytuały pogrzebowe, wierzenia religijne. Udało się też ustalić, że kultura tego plemienia istniała na terenie San Augustin przez dwa tysiące lat, to jest od V wieku przed naszą erą aż do najazdu Hiszpanów. Byli więc rówieśnikami starożytnych Greków, ale ich kultura rozwijała się znacznie dłużej. Obszar objęty badaniami archeologicznymi ma kilkaset kilometrów kwadratowych i wiele dni trzeba, aby go zwiedzić. Trzy dni proponuje się na obejrzenie zabytków najważniejszych, dających wyobrażenie o całej tajemniczej zaginionej cywilizacji. Napisałem tajemniczej w rzeczywistości bowiem, choć tak wiele już dowiedziano się o życiu i sztuce dawnych mieszkańców płaskowyżu, każdy rok ujawnia coraz nowe zagadki i każe sądzić, że kryje się ich jeszcze wiele. Umieszczono nas w małym hoteliku z pokojkami bez okien. Światło do pokoju wpadało przez oszklone drzwi, wychodzące na pełen kwiatów wewnętrzny podwórze zwany patio. Byliśmy zmęczeni wielogodzinną jazdą autokarem, ciągłą zmianą ciśnienia. Nasz przewodnik zapowiedział, że tylko dwa dni dano nam na zapoznanie się z zabytkami San Augustin, a więc czeka nas mordercze tempo. Zobaczymy ścisły park archeologiczny oraz El Bosque, czyli las rzeźb. Drugi dzień poświęcimy na wizytę Falto de los Dolos oraz Fuente de la Lavapatas, czyli w basenie do rytualnego obmywania stóp. Należało odpocząć w hotelu, nabrać sił do wyprawy. Kolację podano przy dużym stole ustawionym wśród egzotycznych kwiatów w hotelowym patio. Chciałem jak najszybciej odpocząć, jadłem więc szybko, nie nawiązując rozmów ze współtowarzyszami wycieczki, choć wśród nich było kilka ciekawych osób, historyków sztuki i muzealników. Podano nam miejscowe potrawy o dość specyficznym smaku. Ale nawet nie zainteresowałem się, z czego i jakie je przyrządzono oraz jakie noszą nazwy. Natychmiast po kolacji położyłem się do łóżka i, choć zmrok dopiero zaczynał zapadać, zaraz zasnąłem. Obudził mnie jakiś dziwny szmer, jak gdyby ktoś pukał cichutko do drzwi pokoju. Otworzyłem oczy i nastawiłem uszu, ale szmer czy też lekkie pukanie nie powtórzyło się więcej. Usiadłem na łóżku i wówczas za oszklonymi drzwiami ujrzałem cień ludzkiej postaci, która przez szparę między drzwiami i framugą wsunęła do mego pokoju coś płaskiego i białego, chyba kopertę z listem. Zerwałem się z łóżka i podbiegłem do drzwi. Tajemniczy cień okazał się jednak szybszy. Przez oszklone drzwi ujrzałem, jak rozpływa się wśród kwiatów w patio. Potem usłyszałem stuk drzwi z sieni prowadzącej na ulicę. Byłem w pijamie i nie widziałem sensu w uganianiu się za tajemniczą postacią. Tym bardziej, że pod nogami leżała biała koperta. Ten ktoś, kto znalazł się pod moimi drzwiami, był po prostu posłańcem. Należało raczej zapoznać się z listem. Zapaliłem światło w pokoju i rozerwałem kopertę. Senior Koczesito, przeczytałem nagłówek. Ktoś niewprawną ręką, w pełnej błędu w angielszczyźnie napisał zadziwiające zaproszenie. Jeśli jest pan człowiekiem odważnym i interesują pana zaginione skarby, proszę wyjść zaraz z hotelu. Tuż za rogiem ulicy po lewej stronie czeka na pana grono przyjaciół. Nie taję, że byłem zaskoczony i naprawdę nie miałem pojęcia, jak należało postąpić. Podrzeć list i położyć się spać. Zachować go i rano spróbować wyjaśnić sprawę przy pomocy naszego przewodnika, a może jednak pójść na spotkanie, bo przecież interesowały mnie zaginione skarby. Wreszcie jednak ubrałem się i opuściłem pokój. Minąłem patio. Sieni znalazłem się na pogrążonej w mroku ulicy. Lamp tu nie było. Nikły krąg światła dawała tylko żarówka umieszczona nad drzwiami hotelu. Dalej już zalegała ciemność. Nie posiadałem ciepłego ruana, natychmiast więc przeniknął mnie nocny ziomb. Przezornie wziąłem szalik, teraz owinąłem go wokół szyi i podniosłem kołnierz marynarki, a przyzwyczaiwszy trochę oczy do mroku, ruszyłem w lewą stronę, tak jak mi to nakazano w anonimowym liście. Po kilkunastu krokach zbliżyłem się do małej, skręcającej w lewo uliczki. I tuż za rogiem ujrzałem trzech mężczyzn siedzących w kucki pod ślepą ścianą jakiegoś domu. Mieli na sobie ciepłe ruane, szeroko szerokoskrzydłe kapelusze nasunięte na oczy, każdy z nich nosił ogromną maczetę. Wyglądali na strudzonych wędrowców, których nie stać na miejsce w hotelu i dlatego drzemią na ulicy. Odgłos moich kroków zbudził jednego z nich. I leniwie wstał ze swojego miejsca. Wyprostował się i zatrzymał mnie cichym okrzykiem. Amigo. Zrobił dwa kroki w moim kierunku. Rysów jego twarzy nie potrafiłem rozróżnić z powodu mroku. Pamiętam, że miał dużą, czarną brodę. Nagle poczułem w dłoni coś ciężkiego. Brodacz włożył w moją rękę nanizane na sznurek, gliniane paciorki, chyba ornamentowane, co wyczuwałem koniuszkami palców. Weź to, amigo, odezwał się łamaną angielszczyzną. To prawdziwy skarb, prosto z indiańskiego grobu. Weź ten podarunek od przyjaciół. Mówił prawdę. Naszyjnik chyba dopiero został wyjęty z indiańskiego grobu. Gliniane kulki jeszcze oblepiał piasek. Domyśliłem się, z kim mam do czynienia. Przewodnik opowiadał mi o pladze poszukiwaczy skarbów. Nocami penetrują oni tereny wykopalisk i ogarnięci myślą o wzbogaceniu się, odsprzedają za bezcen, przeważnie cudzoziemcom, amerykańskim gringo. Przewodnik ostrzegał nas przed nimi, określając ich jako niebezpiecznych ludzi. I tak oto znalazłem się oko fokosowymi poszukiwaczami i miałem przyjąć ich podarunek, naszyjnik wydobyty z indiańskiego grobowca. Nie chcę waszego podarunku. Oświadczyłem po angielsku, starając się oddać brodaczowi naszyjnik. On jednak nie chciał go przyjąć. No, senior, podarunku nie wolno zwracać, powiedział stanowczo. Jeśli ktoś zwraca podarunek, to obraża tego, kto go daje. A na obrazę odpowiada się nożem. Co miałem uczynić? Rzucić im naszyjnik pod nogi i uciekać do hotelu. A może raczej należało przyjąć podarunek, a jutro rano przekazać naszej nik dyrekcji parku archeologicznego, aby trafił do zbiorów muzealnych? Si, senior. Gracias, rzekłem po hiszpańsku i schowałem naszej nik do kieszeni. Chciałem obrócić się na pięcie i odejść do hotelu, ale brodacz chwycił mnie za ramię i zatrzymał w miejscu. Senior, odezwał się uprzejmie. Z trudem dobierając angielskie słowa: Ty dostałeś podarunek od przyjaciół, i teraz daj podarunek swoim przyjaciołom. Tak wypada postąpić. Podarunek za podarunek. Czego chcecie? Odezwałem się zniecierpliwiony. Zrozumiałem bowiem, że to nie był z ich strony żaden podarunek, a po prostu w tej formie postanowili mi sprzedać naszyjnik. Ty nam podaruj pięćdziesiąt dolarów. Usłyszałem. Wzruszyłem ramionami i wyciągnąłem z kieszeni naszej szyjnik. Nie mam pięćdziesięciu dolarów. Nie mam ani jednego dolara, oświadczyłem. Nie kłam, rzekł groźnie brodacz. Ty jesteś gringo. Każdy gringo ma dużo dolarów. Zacząłem mu tłumaczyć, że nie jestem amerykańskim cudzoziemcem, ale cudzoziemcem z Polski, bez dolarów. Nie słuchał mnie albo nie rozumiał tego, co do niego mówię. Pięćdziesiąt dolarów, powtarzał coraz natarczywiej i groźniej. Dwóch drzemiących pod ścianą mężczyzn nagle wstało. Otoczyli mnie i wyciągnęli z w swoje maczety. Weźcie swój podarunek. Nie mam ani jednego dolara. Otworzyłem swój portfel, pokazując im, że nie posiadam żadnego banknotu. Przyjąłeś podarunek. I ty nam daj podarunek. Brodacz wyciągnął z pochwy swoją maczetę. Sytuacja była naprawdę groźna. Ton głosu brodacza stawał się coraz bardziej gniewny, a koniec jego maczety znajdował się coraz bliżej mego gardła. I poczułem strach, bo pojąłem, że być może zginę w ciemnej uliczce San Augustin, i to z powodu zwykłego nieporozumienia. Uciekać? spróbować któregoś z chwytów judo albo karate poprzewracać ich i wziąć nogi za pas Nie to było niemożliwe Mieli w rękach gołe maczety i obstąpili mnie ze wszystkich stron Przy tym uważnie śledzili każdy mój ruch Gdybym tylko spróbował przewrócić jednego dwóch pozostałych przebiłoby mnie swymi maczetami I raptem gdy już byłem niemal pewien że zginę w ciemnej uliczce San Augustin, ktoś bezszelestnie jak kot wyszedł z za rogu domu. Usłyszałem znajomy głos, który powiedział coś ostro po hiszpańsku. Ralph Dawson stał trzy kroki od nas i rozkazująco przemawiał do bandytów. Lecz oni tylko przez krótką chwilę byli zaskoczeni jego bezszelestnym pojawieniem się. Brodacz krzyknął do swoich kompanów. Ci zaś podnieśli do góry maczety i rzucili się na Dawsona. I oto stała się rzecz zadziwiająca. Dawson cofnął się dwa kroki, objął spojrzeniem nacierających nań bandytów, którym nagle wyleciały z rąk maczety i z głośnym brzękiem upadły na bruk ulicy. Przez krótki moment stali jak sparaliżowani, a ich twarze zdawały się wyrażać jakieś przedziwne cierpienie. Potem brodacz wrzasnął przeraźliwie i wszyscy trzej rzucili się do ucieczki, znikając w mroku ulicy i pozostawiając broni na bruku. Czy nic się panu nie stało? zapytał mnie uprzejmie Ralph Dawson. Opowiedziałem mu o anonimowym liście o podarunku, za który żądali pięćdziesięciu dolarów. Nie ulegało wątpliwości, że gdyby nie nagłe pojawienie się Dawsona, być może straciłbym życie. Czułem. Jak przepełnia mnie uczucie wdzięczności i sympatii dla tego człowieka. Nasze pokoje w hotelu sąsiadują ze sobą, wyjaśnił mi zagadkę swego nagłego pojawienia się. Nie mogłem zasnąć i dlatego spostrzegłem, że jakiś człowiek zakrada się pod drzwi pańskiego pokoju, puka do drzwi i potem ucieka. Zauważyłem, że wkrótce opuścił pan hotel. Przeczucie mówiło mi, że grozi panu jakieś niebezpieczeństwo. Ubrałem się więc i wyszedłem. Trochę to długo trwało, gdyż najpierw udałem się w prawą stronę, a dopiero potem w lewo. Uratował mi pan życie, oświadczyłem w powrotnej drodze do hotelu. Już drugi raz mamy panu coś do zawdzięczenia. Drobiazg uśmiechnął się, jakby przepraszając mnie za to, co się stało. Nie sądzę, aby ci osobnicy rzeczywiście chcieli panu wyrządzić jakąś krzywdę. Myślę, że zamierzali pana solidnie nastraszyć, aby im pan dał pieniądze. Nie mam pieniędzy, powiedziałem. Nie potrafiłem im tego wyjaśnić, albo oni nie chcieli tego zrozumieć. Gdy mijaliśmy hotelowe patio, ogarnął nas duszący, ale piękny zapach egzotycznych kwiatów. Na chwilę zatrzymałem się, aby odetchnąć tą cudowną wonią, Dawsonowi ów zapach także zdawał się sprawiać przyjemność. Przystanął wraz ze mną, zdjął swój czarny kapelusz i przygładził dłonią jasne, gęste włosy. W świetle lamp zawieszonych na hotelowym podwórzu znowu mogłem się przyjrzeć delikatnym rysom jego twarzy, niemal kobiecej cerze, podchwycić spokojne wejrzenie szarych oczu. Jeśli wierzyć tym, którzy twierdzą, że twarz jest zwierciadłem duszy człowieka, toral Dawson miał szlachetną duszę. A swoją drogą odezwałem się: Jakie to dziwne, że wystarczyło jedno pańskie spojrzenie, a owych trzech typów jak gdyby sparaliżowało. Tak, to bardzo dziwne zgodził się ze mną Dawson. Zdaje mi się, że wspomniałem już panu o swoich dziwnych umiejętnościach. Postanowiłem być szczery. Czy wie pan, Ralph, wyznałem, że wtedy w hotelu w Hilton, gdy spojrzał pan na telefon i on nagle zadzwonił, pomyślałem, że chciał mi pan zaimponować głupią sztuczką. To nie była głupia sztuczka, odparł z powagą. Wierzę panu, po tym, co się stało dzisiaj, wierzę panu. Uśmiechnął się i powiedział: I źle pan robi. W hotelu Hilton telefon zadzwonił dlatego, że zapragnąłem, aby tak się stało. Natomiast właśnie to, co się panu przytrafiło przed chwilą, nazwać należy ordynarną sztuczką. Dziś wieczorem kupiłem od trzech poszukiwaczy skarbów stary indyjski naszyjnik. Zaproponowałem, aby za odpowiednią opłatą napisali do pana list i odegrali tę scenkę na ulicy. Umówiłem się z nimi, że rzucą się na mnie z maczetami. A gdy spojrzę na nich, maczety wylecą im z dłoni. I dobrze zagrali swoją rolę. Za nie mówiłem. A potem wybuchnąłem gniewem. Dlaczego pan to zrobił? Chcę wiedzieć także, dlaczego mi pan o tym mówi. Jaki ma pan cel, aby zochydzić się w moich oczach? Nie pragnę zochydzić się w pańskich oczach, mister Thomas odrzekł spokojnie. Chcę jednak, aby pan o mnie myślał. Z niechęcią lub z niepokojem, ale myślał. Wciąż o mnie myślał. Po co? Bo pragnę panu wkrótce wyznać coś bardzo ważnego, a to wymaga odpowiedniego przygotowania. Nie chcę słuchać żadnych pańskich wyznań, oświadczyłem. Wyjąłem z kieszeni naszyjnik indiański i oddałem go Dawsonowi. Następnie szybkim krokiem udałem się do pokoju i starannie zamknąłem za sobą drzwi. Rozebrałem się i położyłem do łóżka, przekonany, że zaraz zasnę. Raliw Dawson osiągnął jednak swój cel, aż do rana nie zmrużyłem oka i bez przerwy o nim myślałem.